kwietnia odbyły się jaśki, czyli oficjalne zakończenie klas trzecich, które zostały zorganizowane w całości przez klasę pierwszą B. Witam Akademia, witam profesores, witam Akademia, witam profesores, witam mędrów kwaliber, witam mędra kwaliber, semper sint in flore, semper sint in flore. Cieszmy się, dopóki jesteśmy młodzi. Tymi słowami w wieści studenckiej powitał nas na dzisiejszej uroczystości zespół artystyczny naszej szkoły Liceum Cantats. Na części oficjalnej odbyło się rozdawanie świadectw, w tym aż 18 świadectw było naznaczonych czerwonym paskiem. Na części nieoficjalnej zostały przyznane tytuły. Zobaczmy, jakie niespodzianki czekały trzecioklasistów tego dnia. Witamy wszystkich obecnych na uroczystej gali. Jaśni 2017. W tym roku zostanie przyznanych 14 nagród w kategoriach. Mózg roku. Jaśnia Trowniczek. Sportowiec roku. Sportsmenka roku. Mister klas trzeci. Mistrz klas trzeci. Papuszki nierozłączki. Indywidualista. Społecznik. Artysta. Imprezowicz roku. Super kierowca. Dżentelmen. I kategoria, w której nominowanych wytypowali nauczyciele naszej szkoły. Sympatyczny uczeń. Maja, drugi dzień matur. Dzisiaj przed naszymi maturzystami chyba najbardziej budzący grozę test, czyli test z matematyki. Dodatkowo muszę wspomnieć, że trzecie klasy są ostatnim rocznikiem, który pisze tak zwaną starą maturę. Jak im poszło? Zaraz się dowiemy. Proste było. No jedno zadanie to było takie bardzo pracochłonne. Znaczy zapisałam całą kartkę, potem okazało się, że wystarczyło tam, nie wiem, parę linijek. A tak to ogólnie to jest. W matematyce bardzo dobrze. Polski poszedł mi średnio, ale i tak jestem na matwizie, także jest wydaje potrzebne. Żaden pierwszy i myślę, że coś, może nawet 100%. 90-100, nie? Z podstawy. Z podstawy. No. A rozszerzenie w piątek, to zobaczymy. Matura była banalna, nie wiem, tak? Po prostu no, czuję się zawiedziony taką prostą maturą. 3 lata się przygotowywałem, a to mi dali taki chłam, to porażka. Taką maturę to ja w przedszkolu rozwiązywałem. Polski może być, a matur spodziewałam się czegoś innego. Prostszego. Też lepiej, niestety nie umiałam. A czego nie była? Nie umiałam zrobić zadania z turystą. Było bardzo trudne. No i prawdopodobieństwo też było bardzo zastanawiające moim zdaniem. Jeśli mogę się dowiedzieć, czy mogę coś powiedzieć o maturze z polskiego, to tekst czytany był beznadziejny. Znaczy pytania do tekstu były beznadziejne. Matura trudna, nie jest taka łatwa, jak się wydawało. Była trudniejsza niż się spodziewaliśmy. No, dokładnie. Powiem tak, jak będę mieć setę, to się w końcu ucieszę, bo jakoś na pewno mi się nigdy nie udało. A no, myślę, że pani macie mogłaby wtedy zadowolona. Mieliśmy radę, nie?